Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Umyte, oczyszczone marchewki ścieramy na tarce z małymi oczkami. Odstawiamy. Obie mąki przesiewamy. Dodajemy cynamon, proszek do pieczenia, mieszamy. Do miski przekładamy całe jajka, cukier kokosowy i ubijamy mikserem na najwyższych obrotach przez około 5-6 minut. Dodajemy olej i delikatnie mieszamy szpatułką. Marchewkę dokładnie osączamy w rękach i dodajemy do jajecznej masy. Delikatnie mieszamy szpatułką. Sok, który zostanie, możemy wypić. W dwóch partiach dodajemy przesianą mąkę. Po każdym dodaniu mieszamy szpatułką do połączenia składników. Krótko, tak jak ja na filmie. Przy drugiej partii mąki dodajemy bakalię. Krótko mieszamy i ciasto przekładamy do przygotowanej tortownicy. Ciasto wyrównujemy i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczymy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 55-60 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Polewa. Czekoladę razem z olejem kokosowym podgrzewamy w mikrofalówce. Tak na około 30 sekund. Wyciągamy i mieszamy. Tak w 2-3 partiach, aż czekolada całkowicie się rozpuści. Ciasto ostrożnie wyciągamy z blaszki i ustawiamy na paterze. Jeśli polewa będzie zbyt lejąca, możemy ją na chwilę odstawić do przestygnięcia. Czekoladą dekorujemy ciasto i posypujemy wiórkami kokosowymi. Na tym etapie możemy już zakończyć lub przygotować jeszcze do ozdoby marcepanową marchewkę. Kawałek marcepanu zabarwiamy pomarańczowym barwnikiem. Zagniatamy, aż powstanie jednolity kolor. Do mniejszego kawałka marcepanu dodajemy zielony barwnik i również zagniatamy na jednolity kolor. Z pomarańczowego marcepanu formujemy w rękach marchewkę. Delikatnie ją nacinamy, aby wyglądała bardziej realistycznie. Klejamy zielony marcepan i nasza marchewka już jest gotowa. Marchewkę kładziemy na cieście i nasze ciasto marchewkowe na mące orkiszowej jest już gotowe. Przy krojeniu trochę się kruszy. Dokładny przepis na stronie Małej Cukierenki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie!